Pozostajemy w szkolnym temacie, bowiem z kamerą odwiedziliśmy progi szkoły podstawowej nr 8 w Bartoszycach, która od kilku tygodni jest ostoją i nowym etapem edukacji w życiu dzieci i młodzieży, które z powodu wrogiej napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę musiały opuścić swój kraj, a schronienie znalazły właśnie w Bartoszycach i przyjaznej im wspomnianej placówce oświatowej. Od początku, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, społeczność ze szkoły podstawowej nr 8 w Bartoszycach bardzo to przeżywała i od razu włączyła się w niesienie pomocy tym, którzy szukali schronienia przed okrucieństwem, jakie zawsze niesie ze sobą wojna. Atutem tej szkoły jest oczywiście edukacja w języku ukraińskim, co tak jak w pierwszych dniach, tak i teraz jest bardzo istotnym elementem w tak trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się uchodźcy. Szkoła od razu otworzyła swe progi na nowych uczniów, choć wymagało zmierzenia się z nową sytuacją. Można powiedzieć, że bardzo zmieniło się życie szkoły, przede wszystkim duże tempo, dlatego że każdego dnia, jak rozpoczęła się wojna, już na początku marca, zaczęły pojawiać się pierwsze rodziny ukraińskie z dziećmi, a więc pierwsze mamy i babcie, które przyjechały ze swoimi pociechami, ratując ich życie przed wojną i oczywiście przed tymi strasznymi obrazami. I już pierwszy i drugi tydzień marca to był bardzo intensywny w naszej szkole, ponieważ były przyjęcia dzieci, a przyjęcie dziecka do szkoły to rozmowa przede wszystkim z tym dzieckiem, rozmowa taka, która ma być budującą rozmową, żeby dziecko czuło się komfortowo, ponieważ idzie w zupełnie nowe środowisko dla niego, tak i uczniów, jak i nauczycieli, nowe miejsce zamieszkania, język, którego nie znają, język polski, bo większość uczniów to są uczniowie z centralnej i wschodniej Ukrainy. I tutaj okazuje się, że jest dla nich taka przyjazna atmosfera, ponieważ wszyscy nauczyciele rozumieją i rozmawiają w języku ukraińskim. I to chyba taki wielki plus, o którym mówią uczniowie, że jechali w nieznane, nie wiedzieli, z kim będą się uczyć, a są tu dzieci, które je rozumieją, są nauczyciele, które mówią w ich języku i to chyba taki wielki pozytyw tego wszystkiego w tym całym nieszczęściu. No oczywiście praca taka, ja tak powiem, wszystko dzieje się bardzo szybko. Nauczyciele muszą być gotowi, bo w każdym dniu do ich klasy przychodzi nowy uczeń, dwóch, trzech uczniów. Są klasy, których ilość zwiększyła się dwukrotnie, a więc przyjęto czy do szóstej klasy, czy do pierwszej i drugiej około 10 uczniów, tak średnio. Także codziennie jest integracja, bo każdy nowy wymaga wprowadzenia. Ale muszę powiedzieć, że nasze dzieci bardzo przyjaźnie i z wielkim wyrozumieniem odnoszą się do swoich kolegów z Ukrainy, a nawet jak już trzeci tydzień naboru i zauważyłam, że brakuje mi miejsc, chodziłam po klasach i patrzyłam, gdzie jeszcze można jakiegoś ucznia do której klasy przyjąć, to uczniowie czwartej klasy mówią, my mamy jeszcze dwa wolne miejsca, tak? Bo to też bardzo ważne i proszę do nas, proszę jeszcze do nas, jak będzie ktoś do czwartej klasy. I tak trzy tygodnie takiej pracy bardzo intensywnej. Przyjęliśmy do szkoły prawie 50 uczniów, dokładnie 48 uczniów praktycznie z całej Ukrainy, bo przyjechały dzieci z Dniepra, i spod Kijowa, i z Buczy tej, o której takie teraz mamy tragiczne wiadomości. Przyjechały dzieci z Odesy, z Chersona, no i oczywiście część z zachodniej Ukrainy, Lwowa, spod Lwowa, Iwano-Frankowska. Także z Równego mamy też dużą grupę uczniów. I tą serdeczną atmosferę z udziałem nowych uczniów czuć w każdym szkolnym kącie i to jest bardzo ważne, by o nią dbać, by przełożyła się ona na poczucie bezpieczeństwa nowej grupy, która docenia każdy dzień w nowym otoczeniu. W tej szkole bardzo mi się podoba, tutaj bardzo przyjazna klasa jest. Tak, ono duże, drużylubne. Jest to miasto bardzo przyjazne, wszyscy dookoła są tacy dobrzy i mili dla nas. No, bardzo dobrze w nowej klasie, mam nowych drużyn, kolegów, mnie bardzo podobuje. Bartoszyce, no, małe miasto, ale bardzo przyjemne. A ty za czym tęsknisz najbardziej? Za Łódzką. A za swoim rodzinnym domem. Za swoim rodzinnym domem, za Odesą.
Szkolną społeczność uzupełniają uczniowie, ale również nowi pracownicy. Tę funkcję pomocy przy nauczaniu otrzymała m.in. Oksana, która przyjechała tu z Czernichowa. Коли добирали сюди 55 годин, 55 годин, та дорога була важкою. Droga moja tutaj do Bartoszyc była bardzo długa. Jechałam aż 55 godzin z miasta Czernichów. Przyjechałam tutaj na mnie czekała pani dyrektor. Nie było tak lekko, ale wspominam to dobrze, ponieważ w 2015 roku brałam udział w wymianie międzynarodowej. Wtedy przygotowaliśmy program o niebieskiej sotni, a więc patriotyczny program. No a teraz jestem już tutaj jako pomoc nauczyciela i jest to trochę inne zadanie, jak wtedy, kiedy byłam uczennicą. Oprócz udziału w wymianie międzynarodowej również była na obozie harcerskim, gdy harcerze organizowali pod Olsztynem obóz letni i wtedy ona jako uczestnik Płastu też brała udział w tej grupie. Spokój, jaki tu znalazła, pozwala jej na normalne funkcjonowanie, choć ma za sobą traumatyczne przeżycia, będąc bardzo blisko wojennych wydarzeń. Tak, brałam udział. Byłam wtedy na Ukrainie, kiedy była wojna i zginął 12 marca, zginął chłopak Oksany. To były urodziny Oksany. Znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, również psychologicznej. Do nas jechała 55 godzin, przywiozła ze sobą kotka. Kotek, który jechał bez transportera, a po prostu był cały czas przy niej, w plecaczku, na rękach. I to była taka jej otucha. Jeszcze teraz, jak jest tutaj u nas w Bartoszycach w bezpiecznym miejscu, ale jak słyszy samoloty, to ją to bardzo przeraża. Bo nie sposób wymazać z pamięci ani obrazów, ani dźwięków związanych z wojną. Mimo, że tu w Bartoszycach mają już spokój, to jak słyszeliśmy, wciąż tęsknią do swych rodzinnych stron. Wciąż wierzą, że tam powrócą. A dziś starają się być częścią lokalnej społeczności, pokonując bariery językowe, bo niekulturowe. Te są bardzo bliskie i pewnie dlatego łatwiej nam wszystkim pokonywać wszelkie trudności i się wspierać, co wciąż jest bardzo ważne.